Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Dzisiaj odcinek z przyczepy. Także tak ona się prezentuje. Dużo w komentarzach pisaliście, kiedy odcinek z przyczepy, kiedy odcinek przyczepy. No to proszę was, jest odcinek z przyczepy. Przyczepa w 90%, 95% jest już gotowa. Dzisiaj prawdopodobnie ją już skończę. Także już nie będzie trzeba dokładać do niej spawarki. Co zostało zrobione przez ten czas, kiedy odcinków nie było? No to tak, zrobiłem górne burty. Już są wszystkie burty pozakładane. Są na zawiasach międzyburtowych. Jeden z tej strony, drugi z tamtej strony. No oczywiście zatrzaski, takie jak były dane tutaj niżej. Słupek też jest wyjmowany, tak jak ten dolny. No ten dolny jest jeszcze tutaj przykręcany, jak wiecie, a ten górny jest normalnie wkładany. Został dorobiony syp do zboża. Tak on się prezentuje, trochę zmodyfikowałem rączkę, żeby było wygodniej nią sterować. Wszystko działa perfekcyjnie. Jak będzie trzeba, to tutaj po prostu sobie dokręcacie ten motylek i tyle, ile potrzebujecie, tyle się wysypuje. No burta też, haczyki, wszystko już tutaj jest obspawane. Zostało dorobione mocowanie do zaczepu, w razie czego jakby trzeba było jakąś przyczepę pociągnąć za tą przyczepą. Przyspawany jest tutaj cełownik i wywierciłem w nim otwory dwa mocujące do tego zaczepu. Zaczep jest konkretny. Jak wiecie, wszystkie części z firmy Agrobis. Taki zaczep też możecie dostać. Belka też jest przyspawana. Tu już są otwory powiercone na światła. Mocowałem też już światła na próbę, ale tutaj zaspawywałem tą ramę i zdjąłem po prostu, żeby w razie czego nie jakiś odprysk nie wtopił się w plastik. Co jeszcze zostało zrobione? Zostały jeszcze zrobione mocowania do błotników. Błotniki też są przymierzone, już wszystko jest na tip-top. Obspawałem te rurki, także nie powinno się urwać. W zasadzie no to by było tak. No koła muszę jeszcze dokręcić, żebym pamiętał, bo są tylko tak przyłapane, bo będzie trzeba jechać na jęczmień, będziemy ją testować w jęczmieniu. Przed malowaniem będzie taki test. Co jeszcze? Dużo pytań było odnośnie ośki. Dlaczego ośka jest z tyłu, nie możesz przesunąć jej tutaj gdzieś czy coś? Mógłbym ją przesunąć. Wiadomo, by to było lżej dla ciągnika, bo cały ten ciężar będzie teraz spoczywał na dolnym zaczepie 60, ale z tego względu nie przenosiłem tej ośki bliżej środka przyczepy, no bo to jest za dużo zachodu. Trzeba po prostu całe te mocowania tej ośki od nowa przerabiać. Jak widzicie, możecie tutaj zauważyć, to trzeba wszystko od nowa przerabiać. No jest roboty trochę, nie chciało mi się już z tym bawić. Powinno to dać radę, tam 60 chyba się nie złamie. Trochę to dziwnie wygląda, ale ostatnio na internecie Karol mi wysyłał przyczepę taką oryginalną, że też ta ośka jest z tyłu i nic się nie dzieje, takie sprzedają, także nie wiem, no ja robię wedle mojego projektu, którego mam w głowie i wyjaśniam wam, dlaczego ta ośka jest w tym miejscu, a nie jest troszeczkę, powiedzmy, przesunięta do przodu ciągnika. I co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? Zaraz wezmę kamerę na głowę, pokażę wam, jak się burty otwierają. I jeszcze będę musiał jedną rzecz zrobić, bo tak chodzę i sprawdzam, patrzę. I muszę tu chyba dać jeszcze taką jedną poprzeczkę jakąś, żeby ta rama, żeby cała ta paka nie spierała się tu na tej krawędzi tego cełownika. Tylko po prostu, żeby tu też jakieś miało to wsparcie, no bo może zrobić się banan czy coś, albo po prostu ta blacha może wejść do środka. A tak to tutaj, chociaż pod te dwie belki coś zrobię, żeby to osiadało na tych, żeby to mogło się spierać na tym, żeby ten ciężar jakoś
mógł się rozłożyć po całej tej przyczepie. A widzicie tam, jak to jest przymocowane. Dwie śruby przykręcone, obspawane od góry z jednej i z drugiej strony. Nie powinno wyrwać. Jeszcze u pana Bogusia zamówiłem takie blachy, co wam wspominałem. Będę musiał jeszcze je wspawać. Są w trakcie realizacji, także czekam na nie i tu je wspawam, żeby była większa powierzchnia nośna. Muszę jeszcze pospawać, pocykać gdzieś blachę tutaj gdzieś od spodu, no i to zaspawać od góry całą tą szczelinę, jak się łączy blacha z blachą. Jeszcze zrobiłem dwa stopnie, żeby można było jakoś wejść na pakę. Tak, jeden stopień jest przyspawany do dolnej burty, drugi jest do górnej, w razie czego jakby trzeba była taka potrzeba, żeby trzeba było zdjąć burtę, to po prostu mamy dalej ten jeden stopień i sobie elegancko wchodzimy. Paka się tak prezentuje. Jeszcze zostały wspawane tutaj boczne takie uszczelnienia, bo jak wiecie, musi trochę być burta wyżej od tej dolnej, żeby mogła się otwierać. I taką z blachy wyciąłem taki płaskownik i dospawałem dookoła. I teraz można śmiało można po prostu sypać zboże na pakę bez żadnej plandeki. No, muszę jeszcze tą blachę tutaj zaspawać, poskracać śrubki, no bo tutaj jest wysyp. Tak on się z tej strony prezentuje, jest przez tamte to wydłużenie, ten cały lej jest przykręcony na cztery śrubki. Jeszcze będę musiał tutaj dospawać uszy i łańcuszek założyć, żeby w razie czego gdzieś się po prostu burty nie rozeszły. Tak, dla bezpieczeństwa. Wiadomo, mogłoby tego nie być, bo nie są jakieś duże, długie te burty, ale zrobię. I tu jeszcze będę musiał dospawać jakiś kawałek, jakiś podeścik, żeby można było sobie chociaż nogę założyć i zdjąć. Teraz wezmę kamerę na głowę i pokażę wam, jak to wszystko się otwiera. I podniesiemy sobie do góry, jeszcze wam coś tam później pokażę. No dobra, kamera na głowie, no to co, pokażę wam, jak się otwiera tam, powiedzmy, te boczne burty. O, luzujemy sobie zatrzaski i śmiało sobie możemy otworzyć. O, i już jest burta otwarta, można zdjąć, można coś sypać, ziemniaki, tego jak nie trzeba tej dolnej otwierać. No, tak to się prezentuje. Zakładam z powrotem, ciach, jeden zatrzask, ciach, drugi zatrzask i burta już się trzyma. Tak jak i zdolne otwarcie tutaj luzujemy. Musimy trochę pociągnąć ją, może jeszcze tutaj jakąś rączkę dospawam, bo dość ciasno tutaj jest. O, jak wejdzie tutaj, ale można byłoby troszeczkę tam coś podpiłować, bo tam bardzo jak tutaj dochodzi, ale nic, nie będę ruszał, się wyrobi. Burta elegancko wszystko chodzi. Możemy sobie otworzyć tą tutaj zatrzaski i wtedy będzie nam pracowała burta cała. O, wysyp, jakbyśmy chcieli kiprować na szopę czy na halę tam. Także no, jakoś to chyba w miarę jakoś to jest rozwiązane. Plan z głowy oczywiście, znikąd inny nie brałem, troszeczkę, wiadomo, się podpatrzyło na internecie. O, wszystko jest pozamykane elegancko. No, burta, o, tą też burtę możemy otworzyć, pokazać wam, że też się wszystko ładnie otwiera. I no, tu jest wszystko już gotowo, na gotowo obstawane. Co jeszcze wam załączymy 60, zapalę go i podniosę kiper do góry, jeszcze wam pokażę, że tam jest wycięte przy siłowniku, tak jak kiedyś w tam poprzednim filmiku mówiłem, że trzeba tam będzie wyciąć to, bo no bo może zawadzać otłoczysko.
dobra, i sobie podnosimy. Fajnie wszystko się podnosi. Nic się z tym na razie nie dzieje. Zobaczymy jak z ciężarem, no ale powinno być ok. Wiem co jest. Wie co tak szczeliło? Ano szczeliło to, iż aż muszę jeszcze te bolczyki skrócić. Dobra. To zaraz je przebiję młotkiem, żeby mi tu nic nie szczelało, żeby mi nie porozwalało tych błotników. O, coś takiego. Coś takiego. Dobra. Nie urwało. Myślałem, że coś urwało, ale dobra. No i tak, jeszcze do góry trochę damy. Jeszcze do góry. Dobra, to jest już full. To jest już full keeper. Tak on się prezentuje. No powiem wam, że robi robotę. Nie będę, szybko tam wam pokażę, bo nie będę pod to wchodził, bo wiecie jak to różnie może być. Zostało tutaj wycięte trochę, żeby nie zawadzało tutaj otłoczysko, bo jakby tutaj zawadziło, to po prostu no rozwali się cały siłownik po robocie. I od spodu też jest wycięte. I tak paka się prezentuje. Jest trochę tej przyczepy według mnie. Myślę, że powinno być, o, syp elegancko, no coś pięknego. Jakoś udało się to zrobić, myślałem, że nie wyjdzie, ale jednak trochę człowiek się zna na tej robocie ziemieśniczej. Nie no, śmieję się, no dobra. Co, no to chyba byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że to będzie odcinek raczej już przedostatni z budowy przyczepy, bo... Co tutaj zostało jeszcze mogę wam powiedzieć, no zostało tylko dokładnie tam co pokazywałem, co trzeba jeszcze dorobić i pomalować, no a z malowania no to nagram krótką relację i zrobimy po prostu efekt końcowy przyczepy, kolory, no to mogę wam zdradzić jakie będą, będzie zieleń i czerwień, no i felgi będą srebrne. Trzykolorowa taka jak Pronara, coś takiego, taki kolor może będzie zielony. Tyle wam mogę zdradzić, no więcej tutaj nic się chyba nie zmieni raczej. Nie mam jakichś w planach modyfikacji innych. Także tylko zostanie pomalować podkładem i na kolor, ale to już będzie po pierwszych żniwach jęczmienia ozimego. A przed tymi głównymi żniwami, które już niedługo będą. Także cóż, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę. Piszcie w komentarzach, jak wam się podoba projekt przyczepy. I co? I ja kończę na dzisiaj ten odcinek. Także trzymajcie się, pozdrawiam was i do następnego odcinka na kanale rolnikowo.pl. Cześć!